Cześć, witajcie, z tej strony Avi. I? Pan Paula, hejka. Tak, i dzisiaj nagrywam dla was wyniki z konkursu, który podaliśmy około miesiąc temu, chyba równy miesiąc temu, jak teraz widzicie ten odcinek. Ogólnie omega, konkurs... Co? Omega, omega, omega. Ogólnie konkurs został trochę skrócony. Chyba z 5 dni został skrócony, ponieważ się okazuje, że tego 20 dnia nie było za bardzo czasu. I później chyba też, więc akurat... Skróciliśmy go do tego momentu, a i tak myślę, że więcej prac by się nie okazało, tak? Bo była taka nagła przepaść, że nikt nie wysłał prac, więc myślę, że dobry moment, żeby pokazać. Pracy jest naprawdę dużo. Będę wam je po kolei pokazywał, potem powiem wam, pokażę tak naraz, ile tych prac wygrało jakby te 5 tytułów, które były tam na Discordzie powiedziane, że 5 osób wygra tytuł. I na końcu tą jedną osobę, która wygra... futerko, tak? A dziś można zobaczyć w sklepie, że do wygrania jeszcze jest na 11 godzin to futerko. I powiem wam szczerze, że zazdroszczę tej osobie, bo sam bym to futerko chciał. To jest naprawdę ładne futerko, nie żeby coś, więc naprawdę fajna okazja na to, żeby takie futerko zdobyć. Ja wiem, kto wygrał to futerko, Paula również wie. Niestety jeszcze tej niku osoby nie mamy, bo nam nie odpisuje, więc prawdopodobnie zakończymy ten odcinek i po zakończeniu odcinka damy wam taki urywek, albo w trakcie w sumie. Zobacz, jak to zrobię w montażu, sami się dowiecie. Jak po prostu będzie takie małe nagranie, jak ja to tam i wysyłam, żeby wiadomo, bo nie było, że nie ma dowodu, że jej nie wysyłam. Nie wiem, nie, no, żeby nie było jakichś niedomówień i pomówień. Co? No, nie, ma, no wiadomo. Dobra, więc okej, zacznijmy może pokazywać prace wasze. Bo się robi masło maślane, tak? Tak. No to pierwsza praca jest od użytkownika... Ogólnie podaje nazwy z Discorda, tak? Więc to warto brać pod uwagę. Trodden Plains 70, tak się nazywa. Nie wiem, jak to powinno się, przepraszam, przeczytać. Ale za bardzo to spoliszczyłem, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Tym bardziej, że jest tak ciągle napisane. Przedstawię futerko trawy. Jest naprawdę bardzo ładne futerko, widać, że to jest trawa. Fajnie się tak świeci. A i w ogóle, jeszcze chcę przerwać, bo była duża kontrowersja na kanałach o to, czy ten konkurs jest o grzybach, czy o roślinach. To była też z mojej winy, że nie powiedziałem, ale tak, grzyby też się zaliczały i nie musi być to totalna stylistyka transformacji, żeby to pasowało graficznie do gry. Wystarczy, żeby było po prostu ładnie narysowane, żeby było fajne, tak? To nie leci na wiadomo, tam przecież do Transformers, jak tam Discord, żeby to było jako propozycja na prawdziwe futerko, tylko po prostu konkursowe tutaj, na skromnym serwerze. Więc nie musi być tak dosłownie graficznie podobne do Transformers. Okej, więc z tą pracą naprawdę wow, super wyszła, podziwiam, naprawdę masz talent. No i dziękuję za udział, tak? Super wyszło. Jest bardzo szczegółowe, takie świecące się, taki... Jakby blask ma za sobą ta myszka, bardzo fajna też soczewka taka jakby... Neonowa. Co? Neonowa. No, fajnie to wygląda, wow, naprawdę super. Okej, ale żeby wam nie zabierać dużo czasu, to też w sumie szybko przejdziemy te futerka, bo poprzedni odcinek chyba z konkursu trwał z 15 minut. Postaram się jakoś szybciej, bo tym razem jest więcej prac. I ta sama osoba pokaże wam tu ciekawostką, drugą pracę, która przedstawia kosmos, ale to nie jest na konkurs, ale tak chciałem pokazać, bo naprawdę też fajnie wyszło. Wow, wyszło rewelacyjnie, tak. No, dobra, i następną osobą jest Snajper, który narysował muchołówkę, taki fajne futerko takiej muchołówki. W buzi nad ma muchę. Śmieszne. W buzi nad muchę ma i to jest takie śmieszne, bardzo fajny szczegół. Bardzo uroczy, nie? Tak, takie liźnięcie. Tam pod muchą chyba jest nawet nick tej osoby, aczkolwiek nie dam głowy. Nogonie ma takie jakby ząbki. W ogóle ząbki, właśnie, ząbki ma bardzo fajne. Ma taką dziurę. Chyba jeszcze żadne futerko tak nie miało, że miało przy buzi tak jakby dziurę i takie zęby. Tylko zawsze jest jakby zapełnione. No, w sumie nie. Więc naprawdę bardzo ciekawie by to wyglądało na myszce. Chciałbym kiedyś coś takiego zobaczyć. Naprawdę super pomysł. A cała myszka jest tak fajnie jakby, że tak powiem, mi się kojarzy to z takim pomarszczeniem. No takie ma fajne jakby elementy, tak? Takie szczegóły. Które podkreślają to, że jest taką rośliną, że nie wiem, łodyga czy coś. Bardzo fajnie, naprawdę, bardzo fajne futerko. Ładna jest ta soczewka. Ja na przykład nie wiedziałbym, jaką dać soczewkę dla muchołapki, nie? No jak? To oczu nie ma. Więc naprawdę bardzo kreatywnie. Więc to był Snajper, naprawdę bardzo świetna praca. Następną pracą jest parkingowy, który narysował słonecznik. Bardzo fajna praca, bardzo urocza. No to jest naprawdę, widzę, że się starałeś. Ten słonecznik.
No, ej, naprawdę super jest to. Na uszach są te słoneczniki, sam ogon jest takim wielkim słonecznikiem. Kurczę, no ej, na to rewelacyjnie. Jeszcze takie podkreślenie tych włosków, takiej puchotości, ej, to jest naprawdę wow, super, super mi się to podoba. I ta soczewka taka brązowa też jest ekstra. Naprawdę masz talent, bo wszyscy macie talent, ja nie wiem. Ja bym tak nie potrafił narysować. Wow, jest to niesamowite, Peterko. No, i ta fryzurka, jakby ten osobny odlew takiej fryzurki. Super, rewelacja. Razem z tym laskiem też tak fajnie zielony. Idealnie wygląda. Super jest. Super. Więc dziękujemy parkingowy za udział. I teraz następną osobą będzie osoba, która zrobiła przy okazji w ogóle odznakę. To jest ciekawe, nie? Odznakę pokażę na lewo, a Peterko powie na prawo. Odznaka jest fajna, ej, to jest super. Oczywiście nie było w ogóle w tym konkursie nic dostępne o znace, więc tego raczej nie będziemy brać pod uwagę, ale naprawdę jako fajny bonus, nie? To ekstra to jest. No. Może kiedyś zrobimy konkurs o znace, nie wiem, ale wow. Fajnie, fajnie. Na samą Futergo też jest ekstra, przedstawia lilię wodną. Zanim byłem spojrzał nad jeziorem, to akurat mam okazję porównać. No i rzeczywiście jest taka lilia. Te listki tam przy ogonku to są takie typowe, chociaż wiadomo. To by było raczej tak, że listki by były większe niż lilia. No wiem, ale wiesz, jednak ten kwiat jest najładniejszy, tak? No to najbardziej go chciał podkreślić, nie dziwię się. Nie chcę się teraz mylić, ale to się ten kwiat chyba nazywa kwiat lotosu? Nie jestem pewny. Ale patrz, jaki ma ładny zawijas tam na uchu, nie? Taki ślimak. Ej, bardzo lubię takie elementy charakterystyczne. I pod okiem ma takie plamki, samo soczewka jest osobnego odlewu. Ogon jest porozdzielany na 3, 4, na 5 elementów. Wow, ej, naprawdę ekstra. Super to wygląda. No i to ucho też jest tak porozdzielane. Jak takie płatki kwiata, tak? Tak. Więc to jest rewelacyjne. To było do użytkownika Kitka Ricka 3. Bardzo dziękujemy za udział. Następną pracą będzie Muchomor. Muchomor od użytkownika Olka 123. To jest w ogóle praca, która została nam przekazana dosłownie pod sam koniec konkursu, tak dosłownie w ostatnią sekundę. No. Ale też jest mega ładny. Ta soczewka jest tak ładna, taka jak perła wygląda, bardzo fajnie, podoba mi się. Ogonek jest taką trawą, no i te muchomory, wszędzie są te muchomory. Bardzo fajnie. Też jest takie trochę puszyste. Trochę styl słonecznika, bo słonecznik też miał takie słoneczniki na głowie i wszędzie. No można tak powiedzieć. Fajnie, że na ogonku są takie dwa odstające muchomory. Że jest tutaj jako tatuaż, bo wiecie, teraz w Transformers są tatuaże. To. I tam jest też taki jakby tatuaż na biodrze, też to fajnie wygląda. Na łapkach górnych jest taki włosek. Wszystko jest tak fajnie zrobione, podoba mi się, naprawdę. I te włosy na uszu. Fajnie, naprawdę super. Więc dziękujemy ci Olka 123 za udział i naprawdę jest genialna praca. I teraz będzie Mizux Zero. I on zrobił bardzo ciekawą pracę, nie pomyślałbym o tym. Pomyślałbym, nie wiem, o kaktusach, właśnie grzybach, czy jakiś tam muchołapce pomyślałem, ale nie pomyślałem, że ktoś zrobi aloes. I to jest bardzo fajna praca. Widać taki, no wiecie, jak w tych kaktusach jest taki ten właśnie aloes i jest taki lepki dosyć, co nie? I to zostało to naprawdę bardzo fajnie przedstawione. Nawet chyba ten włos taki, to takie włoski, w sensie jak to się nazywa? Te obnoska takie, no to one są takie właśnie jakby był urwany ten i by to, taka maść tak wypłynęła. No właśnie, rewelacja. Ej, to szczegółowo jest tak super, ekstra. Bardzo fajnie to jest zrobione, no. I ogonek też bardzo mi się podoba. I oczko jest nad łzawę, ej, to jest tak fajna praca, wow. Naprawdę ekstra jest. No, popisałeś się talentem, że tak powiem, bo jest naprawdę rewelacyjne, nie? Nie można się wręcz, powiem, napatrzeć. Do kolejnego. Proszę do kolejnego, jak powinna powiedziała, i dziękujemy Mizux Zero za pracę. I następną pracą jest praca, która jest naprawdę niesamowita. Od użytkownika 123 koteł, 123. Ej, ale jedna była. Pominąłeś. Nie, wiesz sobie, idę inną kolejnością. A, no okej. Okay. I to futerko przedstawia Lux Coeli, tak? Ja już zaraz tłumaczę, co to jest. To są takie świecące grzybki, ja to może pokażę grafikę. Takie, no, świecące grzybki, no na pewno kojarzycie, nie? I to naprawdę bardzo fajnie przedstawia, jest to tak fajnie wycieniowane, te grzybki są tak wszędzie, ten ogon jest tak rewelacyjnie też wycieniowany, tak pod te świecące różne kolory. Nie no, to jest naprawdę niesamowite, ma taką szczegółowość, ta soczewka jest tak ładna. No, na uszu jest tak, takie małe liany widać, na łapkach te pazurki też tak się świecą, jak te grzybki.
Ej, praca jest naprawdę wow. No co, z taką to ja bym mógł w grze zobaczyć. Naprawdę nawet bym ją kupił z chęcią, tak? Więc dziękujemy. Dokładnie. 123 kotel, 123. Praca jest naprawdę wow. I ten push patrzy ją super. Dobra, więc teraz praca Emuś, tak? Narysował nam pracę, która przedstawia kwiatową wróżkę, tak? Bardzo ciekawy pomysł. Tak połączyć roślinę i w sumie po jakąś tam mityczną postać typu wróżka, jest bardzo fajne, nie? Przedstawia to, że ma tam właśnie takie skrzydełka, ogonek, ma tam taki kwiatuszek właśnie, chyba właśnie ten słonecznik. Na łapkach ma takie jakby, mi się wydaje, bukiety róż, tobie też jak się wydaje? No w sumie. Ej, bardzo fajne, Ej, nie? tak! To jest naprawdę bardzo fajny Ale to pomysł. śliczne i takie wzorki wszędzie po całym. Jeszcze też No, mega słoneczki. szczegółowe i ta soczewka, patrz jakie ma tam serduszko. Wow, ej, to jest naprawdę No, rewelacyjne. to jest śliczne. Genialne, naprawdę genialne. I ten ogonek, taka, ten ogonek jest taką Też takie młodego. szczegółowe. No i te skrzydełka, no wszystko super, Ej, no i w ogóle ekstra. wydaje mi się I te albo taki rzęsy. jakby, tak jakby nie skrzydło, tylko taki płatek kwiatka na plecach. Być Coś, może. a skrzydło, ale płatek kwiatka. Nie wiem, niby wróżka, więc chyba skrzydło, ale może też płatek, nie wiem, wygląda to naprawdę ekstra. I na uszach ma takie No. rysunki. Wow, tam nigdy nie ma w sumie takiego. Powinno być. Bardzo fajny pomysł i powinni osoba, która jest, która projektuje futerka, wziąć przykład z tego, żeby na uszach coś robić. Tam w środku. Dokładnie. No więc naprawdę ekstra. I już chyba ostatnią pracą jest praca od Marty Marty, która przedstawiła na tym swoim dziele, na tym swoim rysunku japońską brzoskwinię. No, jest to I bardzo ona jest śliczne. naprawdę wow, ona jest mega ładna. Ten ogonek. Naprawdę, ten wzór na bioderku. No, Taki śliczny kwiat. To jest mega ładne. Też taki, Jaka taki dokładność, to tatuaż, nie? no. Też serduszko To tak na uszko, soczewce. taki inny kształt i też ta Taką kropka i tak dziurką, fajnie, no. te kropeczki, wszystko, no. Takie futerko też bym mógł Przecięta. zobaczyć w grze i chętnie bym je kupił, bo jest naprawdę prześliczne. I mega się Dokładnie. wpasowuje w tą grę. Wow, naprawdę genialne futerko. No to chyba będzie wszystkie futerka już pokazaliśmy. No. Teraz przejdźmy do oceny. W sensie oceny. To by się pomyliło, bo chodzi tu generalnie o 5 osób, które dostają tytuły, tak? Więc przejdźmy do... Czyli ocena, które najlepsze. Znaczy Według niektóre... nas. Znaczy, które najlepsze to brzmi tak trochę niemiło, a raczej takie, które uważamy, że jest... no nie wiem, najbardziej nam przypada do gustu. Nie wiem, jak to inaczej określić, bo to nie chodzi o to, że ktoś to zrobił gorzej, czy ktoś lepiej. Wszystkie są naprawdę tak samo bardzo ładne i ciężko nam było w ogóle wybrać jeden. Naprawdę moglibyśmy No, dać, wszystkie byśmy z tym mogli był dać. trochę problem. Wszystkim by mogli dać pierwsze miejsce, ale tak się niestety nie da. Więc... Okej, więc teraz pokażę wam 5 futerek, które teraz tutaj... Zaczynając od końca. Znaczy tutaj będą nad nami te futerka pokazane. Wszystkie te osoby, które tam widać, dostały tytuły, tak? Na naszym serwerze Discord. Oczywiście osoba, która ma pierwsze miejsce, też dostaje tytuł. I są to osoby Emuś, Kiskariska 3, Marty Marty, Mixus 0 i Olka 123. Gratulacje dla was. Rewelacyjne futerka. Wow, naprawdę były ekstra. Ja nie mogę. Mieliśmy trochę problem z wybraniem Mega najlepszego. problem, no. Z którego zaraz przejdziemy. A teraz... No i teraz możemy sobie powiedzieć to pierwsze. Chyba najlepsze trzeba oznajmić. No i to futerko, które wygrało, przedstawia właśnie to takie, że tak powiem, dziwną rzecz, którą mogliście na początku nie połapać. No bo jest to tą Lux Toeli, tak? Rysowaną przez 123-123. Jest naprawdę rewelacyjnym futerkiem. Jest to chyba w ogóle pierwszy... To jest chyba pierwszy w ogóle, nie? Rysunek, który został wysłany na ten konkurs i wow, no jaki zwykłe okoliczności, pierwszy i No jest wygrany. najlepszy. Więc gratulujemy Najlepszy, wygranej. Wygrałaś futerko, to? To futerko przedstawia chyba piłkę nożną, tam pewnie by Aquatar jakoś tak, no coś takiego. Ale naprawdę bardzo ładne futerko wygrałaś i bardzo ładne futerko narysowałeś. Zresztą wszyscy te futerka były takie rewelacyjne, że wow, ja nie mogę, ciężko było naprawdę wybrać. Gratulacje. Ja tutaj gdzieś pewnie będzie taki filmik, jak ja jej to wysyłam, a że teraz nie wiem, jaki ma nick, się właśnie dopytuję i czekam, aż mi odpisze, to prawdopodobnie zrobię to za jakiś czas, tak? A odcinek będzie 20, czyli równo kiedy konkurs się miał skończyć. I dajcie znać w komentarzach, jak wy byście dali swoją właśnie taką może oceną
inaczej porozmieszczali, to jestem ciekawy, jak wy byście oceniali. I widzimy się w następnym konkursie, tak? Następny konkurs pewnie będzie może czymś innym, zobaczy się. Może nie już rysowanie puterek, a może coś innego. Więc w takim razie widzimy się w następnych odcinkach. Czy się naprawdę wyruszy? Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim. I naprawdę wow. Po prostu mogę powiedzieć, że było wow. Gratulujemy! Tak. Brawo! Zapraszam jeszcze na kanał Brawo Pauliny. Brawo dla wygranych! Kanał Pauliny zapraszam oraz na mój drugi, gdzie nagrywam takie gry jak Terraria czy The Mighty Paizak. A powiem na przykład takie Simsy. Czy Cuphead. Więc... czy Ori? Ori też, no. Więc do zobaczenia, no i cześć, pa pa! Pa pa!